Cześć, witam Was serdecznie z niesamowitego ogrodu, w którym dzisiaj jestem. Ogrodu na rozstajach w Młodzawach Małych. Zabiorę Was dzisiaj na niesamowity spacer. Zapraszam. Ogród na rozstajach to prywatny ogród otwarty dla zwiedzających. Można go zwiedzać w weekendy. Stworzony jest w 1993 roku na powierzchni 1 hektara. Ma 3 poziomy i wypełniony jest po brzegi przez ciekawe rośliny, na przykład takie jak ta obok mnie Gunnera. Ten ogród, dzięki temu, że leży na zboczu lesowym, jest tak ukształtowany, że ma 3 tarasy. Idziemy teraz na jeden z nich. Zobaczcie, jak dużo wody tutaj jest w tym ogrodzie. Jest tutaj mnóstwo strumyczków, oczek wodnych, a nawet wodospad. Niesamowitą atrakcją tego ogrodu jest jaskinia. Wykopał ją własnoręcznie właściciel ogrodu, pan Tadeusz Kurczyna. Ogród na rozstajach zaczął powstawać w 1993 roku. Wcześniej było tutaj gospodarstwo rolne, a na górnym poziomie pasły się owce. Dzisiaj, po wielu, wielu latach, właściciele stworzyli prawdziwy raj na ziemi. W tym ogrodzie znajdziemy bardzo wiele atrakcji, bardzo dużo ciekawych roślin, rzeźby, jak również między innymi takie ciekawe dzbany. Najstarszym drzewem w tym ogrodzie jest ten sędziwy dąb. Wygląda na ponad 100 lat. Wśród bardzo, bardzo wielu roślin znajdziemy dużą grupę funki. To są rośliny, które ja szczególnie lubię, dlatego cieszę się za każdym razem, jak tutaj przyjeżdżam. Funki rozsiane są tutaj po całym ogrodzie. Wśród różnych kwitnących roślin wciąż możemy tutaj spotkać kwitnące magnolie. Obok magnolii kwitną margaretki. Wdzięczne białe kwiaty, które chyba zachwycają każdego. Niżej za nimi dąbrówka rozłogowa. Piwonia bylinowa jest tutaj jeszcze w pączkach. Ale naprzeciwko niej pięknie kwitnie już piwonia krzewiasta. Już zachwycają irysy bródkowe, które można zobaczyć pod najstarszym sadzonym przez właścicieli drzewem, jakim jest ten świerk. Na tej rabacie cudnie kwitną fioletowe wieczorniki damskie i orliki w różnych kolorach. Przy mnie jest kolejna z magnolii w ogrodzie. Bardzo późna odmiana, której pączki to przepiękne, bielutkie kuleczki. Bardzo się cieszę, że dzisiaj przyjechaliśmy do tego ogrodu, bo trafiliśmy na prawdziwy wysyp kwiatów rododendronów. Tymi rododendronami obsadzone jest całe zbocze ogrodu.
Niektóre z nich już przekwitają, niektóre są w pełni kwitnienia, a niektóre odmiany są dopiero w pąkach. W moim ogrodzie czosnki powoli już przekwitają, a tutaj są w pełni kwitnienia, z czego bardzo cieszą się pszczoły. Prawie naprzeciwko czosnków mam bardzo duży okaz bzu palibin. Jest to odmiana o bardzo drobnych kwiatach, ale fantastycznie pachnących. To teraz chodźmy na kolejny poziom. Na tym poziomie, tak jak i na tym wcześniejszym, królują hosty, ale nie tylko. Mamy tutaj całe królestwo bylin. Właściciele zadbali też o to, aby stworzyć fajny punkt widokowy na dolną część ogrodu. Jeśli jesteście miłośnikami rojników i innych roślin skalnych, również znajdziecie w tym ogrodzie coś dla siebie. Po dzisiejszej wizycie w tym ogrodzie wiem już na pewno, że muszę do swojego ogrodu dokupić dziewan. Zarówno tego koloru, jak i białego. Stoję teraz przy kolejnej cudnej rabacie. Z przodu jej całe w pąkach są już szałwie mszone, a głębiej kwitną kosaćce, maki, całe w pąkach są już piwonie, no i cudnie rosną róże. Nad rabatą góruje całkiem już okazały klon palmowy. Jego liście są w kolorze żółtym i pomarańczowym. Naprzeciwko mamy duże oczko wodne. Pełne nenufarów, a na brzegach kwitną już żółte kosaćce. Bardzo się cieszę, że właściciele wymyślili, aby w ogrodzie postawić leżaki. To świetny pomysł, by się poopalać i odpocząć, zwłaszcza, że można poobserwować rosnącą tutaj nad oczkiem gunnerę. Przy tym cudnym mostku mamy kolejne oczko wodne. Rośnie przy nim berberys, języczka przewalskiego, i pięknie kwitnący żarnowiec. Przy oczku rośnie kasztan, ale nie taka odmiana standardowa kwitnąca na biało, lecz na różowo. W trakcie zwiedzania możemy napić się kawy lub zjeść pyszne ciastko. Myślę, że to jest bardzo fajne. Chodźcie, zobaczymy teraz klematisy i czosnki ozdobne. Chodźmy na kolejny, najwyższy już poziom. Dzięki temu, że rośnie tutaj dużo dorosłych drzew, mamy szczególny mikroklimat, dużo cienia, co sprzyja oczywiście funkiom i rododendronom. Świetnie tutaj rosną.
przy cudnie rosnących rododendronach świetnie rosną brunnery. Mają wielkie, srebrne liście i kwitną, podobnie jak niezapominajki, na niebiesko albo na biało. Ogród na rozstajach to również bardzo dużo ciekawych aranżacji. Koła od dawnych wozów, korzenie obrośnięte roślinami, czy niesamowite dzbany. Te niesamowite i wielkie dzbany, wyglądające bardzo egzotycznie, pochodzą z Polski. Podobno służyły do przechowywania śliwek. Chodźmy dalej pozwiedzać cieniste zakątki z funkiami, bo jest ich tu bardzo, bardzo wiele. Zobaczcie, jaka tutaj jest wysoka skarpa. Okazuje się, że bodziszek to świetne rozwiązanie również na skarpy. Chodząc w dół, mijamy bardzo dużo odmian żurawek. Kwitną też orliki. Kolejne fajne rozwiązanie na skarpę i inne trudno dostępne miejsca. Zimozielony bluszcz świetnie sprawdza się jako roślina okrywowa. Piękna odmiana klematisa, a obok wyjątkowy barwinek o bardzo dużych kwiatach. Na terenie ogrodu na rozstajach, oprócz roślin, możemy podziwiać również ciekawe ozdobne ptaki. Ta wystawa kaktusów to najnowsze dzieło właścicieli. Zostało ukończone zaledwie w zeszłym tygodniu. Spójrzcie na te cuda. Po zwiedzaniu czas kupić sobie coś, bo w tym ogrodzie funkcjonuje również punkt sprzedaży roślin ozdobnych. To już koniec dzisiejszego zwiedzania ogrodu na rozstajach. Zapraszam Was tutaj, bo to istny raj na ziemi. Dziękuję właścicielom za zaproszenie, a Was zachęcam do komentowania i subskrybowania kanału. Do zobaczenia!